Debata poranka. Piotr Grzybowski, Tygodnik Katolicki, niedziela, Bogumił Łoziński, gość niedzielny, dr Bartosz Machalica, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Witam pana. Witam. Dzień dobry, kłaniamy się. Panowie, czy Europa będzie jednomyślna, jeśli chodzi o płacenie, czy też niepłacenie w rublach Rosji za dostarczane węglowodory? Redaktor Grzybowski. No, mam wątpliwości i te deklaracje, które się pojawiają, informacje, które się pojawiają również o tych kontach, które są otwierane na Gazprombanku. O ile są będą prawdziwe oczywiście, bo to zastrzegamy cały czas chyba wszyscy, że to również może być jakaś akcja dezinformacyjna, taka akcja, która ma destabilizować, ma wprowadzać de facto zamieszanie i podjęcie decyzji tych, którzy się wahają, prawda? No jest to trudna decyzja, nie znam odpowiedzi. Myślę, że jeżeli tak, to pewnie bym stawiał na Austrię, Węgry, Słowację. No to są takie trzy typy podstawowe w mojej ocenie. No ale wczorajsze wystąpienie Bidena chyba i też i nasze komunikaty z kolei polskie i nasze ulokowanie i nasze potencjały gazowe myślę, że w dużym stopniu powinny stabilizować tę decyzję i liczę na to, że jednak będzie też jakaś tutaj wspólna decyzja, żeby zostać jednak przy dolarze, czy częściowo dolarze i euro, bo chyba w tych dwóch walutach przynajmniej w części te kontrakty są rozliczane. Co by oznaczało, gdyby jednak wyłamać, gdyby państwa wyłamały się, to znaczyłoby, że te narzędzia Putina są dalece bardziej skuteczne i dalece dalsze niż tylko i wyłącznie działania już te stricte wojskowe, ofensywne, że ma możliwości, jeszcze pokazuje te możliwości, choć z drugiej strony wydaje się, że to też jest jakiś gest już rozpaczy, bo należy pamiętać o tym i myślę, że świadomość również jest po stronie tych płatników, że gaz nie jest surowcem, który można położyć na półce. W związku z tym tutaj nie jest jednostronna gra. Tak? To nie tylko jakby Putin trzyma karty w ręku, ale druga strona również. Ta świadomość, że gaz jest wtedy jest sprzedawany, transportowany, kiedy oczywiście jest w konsekwencji wcześniej wydobyty. Nie ma możliwości jego składowania w takiej nieograniczonej skali czy ilościach, które by sobie prezydent Putin życzył. Paradoksalnie nawet, jeżeli byśmy wstrzymali płatności, mówię tu już o świecie zachodu, państwach zachodnich, nie odbierali tej ilości gazu, ten gaz Putin musiałby gdzieś na rynkach sprzedać. Myślę, że pośrednio również wpłynęłoby to na obniżenie ceny gazu, więc uderzenie także w gospodarkę rewersyjnie, gospodarkę gazową Putina. Choć i na koniec już sam podkreślam cały czas, podpierając się własną wiedzą i wiedzą ekspertów, z którymi mam okazję ostatnio bardzo dużo rozmawiać o geologii, o dostawach gazu, o dostawach ropy, to nie gaz jest tutaj kluczem. Kluczem do zatrzymania wojny Putina jest ropa naftowa, która jest dużo większym elementem generowania zysku rosyjskiego. Jest łatwiejsza do transportu, łatwiejsza do magazynowania, bo przypomnę, że jest też magazynowana podczas transportu, nie wymaga dodatkowego budowania magazynów czy zbiorników, a też warto zawsze odróżniać te dwa elementy infrastruktury chociażby gazowej. Jest możliwość odbierania przez naftoporty, jest sieć również rurociągów do przesyłu ropy naftowej i tak dalej, więc ale też jest elementem nie tylko bezpośredniego tworzenia energii czy produkcji chociażby chemicznej, ale również z ropy naftowej warto przypomnieć, że nie tylko benzynę się produkuje. Ta jakby zależność gospodarcza w przypadku ropy wszystkich państw jest dużo szersza w sensie asortymentowym. Bogumił Łoziński. No, po tym wykładzie pozostaje mi tylko powiedzieć coś takiego. Putin liczył na to, że Europa nie będzie razem, nie zjednoczy się świat w ogóle w reakcji na to, co on zrobił. W pierwszej fazie świat się zjednoczył i Europa, i byli się bardzo z tego dumni. Natomiast mam wrażenie, że Putin szuka słabych punktów. No i oczywiście słabym punktem w cudzysłowie są pieniądze. Są kwestie ekonomiczne. I jak się trwa cały czas ta wojna, to zaczynają wychodzić jednak dość poważne różnice. No to, że Niemcy i Francja mają inny stosunek do Niemiec, do Rosji i inaczej próbują niż reszta Europy ją traktować, no jest oczywiste. Jakoś tam po długim czasie udało się wymusić, no nie wiadomo jak to będzie realizowane, na Niemcach, żeby przekazywali broń ciężką, obronną Ukraińcom.
ale z kontraktów gazowych i w ogóle z kontraktów, no tak, no nie chcą, nawet nie mówią o tym, nie chcą po prostu rezygnować, tak jak Polska, która zarysowała najpierw pewną perspektywę odchodzenia od rosyjskich surowców i od gazu przede wszystkim. No, Rosjanie zrobili to sami. Do czego prowadzę? To jest tak, że Putin nastawia się, już to widać, na długofalową wojnę. To w tej chwili on gra na wielu różnych frontach, między innymi gra tutaj na rozbicie Europy. Szuka słabych punktów i być może to jest tak, że te pieniądze i ta ekonomia będą służyć reakcji właśnie na to, co robi Zachód, jak się zakręci, jak się nie płaci w rublach. Będą służyć temu, żeby tą jedność Zachodu, jak się okazuje, jednak no ona jest, ale nie jest aż tak głęboka, żeby ją rozbijać, a tu najlepszą metodą są kwestie ekonomiczne. To, jeśli chodzi o Niemcy, no to ewidentnie tutaj widać kwestie ekonomiczne, za którymi, to jest już inna sprawa, stoją też kwestie polityczne, dlatego że ten projekt Nord Stream w cudzysłowie jest też projektem politycznym dotyczącym pewnego układu między Niemcami a Rosją, o którym się głośno nie mówi, układu politycznego w gruncie rzeczy dotyczącego jakiegoś tam podziału Europy w zamian za ten tani gaz do Niemiec. Była tutaj pewnie ze strony Niemiec zgoda na Rosję Putina i na jej jakieś tam warunki, rozpychanie się, no jakieś tam poszerzanie tych swoich wpływów imperialnych. Także tutaj zaczyna być niebezpieczeństwo. Jeżeli ta wojna będzie długo jeszcze trwała, to no, obawiam się o tą jedność. Znaczy ja uważam, że na przykład powinna być wspólna decyzja, więcej wspólnych decyzji na poziomie Unii Europejskiej, na przykład nie płacimy, prawda, rublami, albo w takiej perspektywie i takiej kończymy z dostawami gazu, zamykamy ten kurek, nie chcemy gazu rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Tej polityki wspólnej nie ma. Doktor Machalica. Tak, oczywiście tak to wyglądało, że Niemcy postanowili oprzeć swój model gospodarczy oparty na eksporcie na tanich źródłach energii z Rosji, ale widać, że że postawili na złą kartę i ten model biznesowy zaczyna się kończyć. Jednak Niemcy to widzą i mają swoje plany dywersyfikacji dostaw gazu. Zapadły decyzje o budowie gazoportów, żeby Niemcy mogli pozyskiwać gaz z innych kierunków, no ale to jest rzeczywiście rzecz niebywała, że Polska już ma gazoport, drugi ten pływający gazoport powstaje, a Niemcy byli w sytuacji, w której nie mieli nic, no ale to się zmieniło, tylko to jeszcze potrwa latami i stąd wynika taka kunktatorska polityka Niemiec, jeśli chodzi o Rosję. Natomiast zupełnie inaczej wygląda polityka Stanów Zjednoczonych. Biden wczoraj ogłosił, że 33 miliardy dolarów, tyle ma wynosić wsparcie dla Ukrainy. No i to już są naprawdę bardzo duże kwoty. Szacuje się, że zaangażowanie Amerykanów na Ukrainie militarne będzie podobne do tego w Afganistanie. No a wiadomo, że w Afganistanie to Amerykanie byli zaangażowani bezpośrednio i ta wojna rozpoczęła się po 11 września, więc była dla Amerykanów pierwszorzędna, priorytetowa i prestiżowa, więc widać, że tutaj Amerykanie w ten konflikt angażują się na poważnie. I tutaj trzeba przytoczyć też wypowiedzi sekretarza obrony Lloyda Austina, który mówi, że celem Amerykanów jest osłabienie potencjału zbrojnego Rosji, tak? Znaczy ich celem nie jest zakończenie tej wojny jak najszybciej, ani nie jest, nie wiem, tylko jakaś tam obrona Ukrainy, co celem długofalowym jest osłabienie potencjału obronnego Rosji, a żeby tego typu
w cudzysłowie operacje specjalne, czy po prostu agresje się nie powtarzały. I to jest dla Polski bardzo dobra wiadomość, bo no to jest tak naprawdę też nasz cel długofalowy, aby potencjał militarny, szczególnie ten agresywny Rosji, został ograniczony, no bo to jest tak naprawdę warunek naszego polskiego bezpieczeństwa. I tutaj rzeczywiście mamy wspólnotę interesów ze Stanami Zjednoczonymi. No także ważną deklaracją jest to, co mówił wczoraj sekretarz generalny Jens Stoltenberg, że Szwecja i Finlandia są mile widziane w NATO i mogą liczyć na swego rodzaju szybką ścieżkę. To też by zwiększyło zarówno potencjał NATO, jak i bezpieczeństwo Polski w rejonie bałtyckim. No i to są mimo wszystko dobre wiadomości, pomimo tego wszystkiego, co dzieje się na rynku gazu. Natomiast no to, co się dzieje, no to było chyba jednak spodziewane, tak? Znaczy w sytuacji takiego zaangażowania Polski po stronie Ukrainy, no mogliśmy się spodziewać tego typu reakcji Rosji. No i miejmy nadzieję, że jesteśmy na ten scenariusz dobrze przygotowani. No dobrze, to panowie, powiedzcie mi troszeczkę, pozostajemy w temacie, czy też w sprawach około tematycznych. Jak to możliwe, że ruskie firmy działały sobie na terytorium Rzeczpospolitej i sprzedawały gaz? Panie doktorze, zacznijmy od pana od razu. No powiem szczerze, ja tego jestem w stanie zrozumieć w żaden sposób. W żaden. Tym bardziej, że cały czas byliśmy straszeni Chiny, a to finalnie nie Chiny, a Rosja. Tak, znaczy oczywiście. No tutaj trzeba zrobić takie zastrzeżenie, że te wszystkie spółki, które działały, to nie były zarejestrowane oczywiście w Rosji, tylko w Szwajcarii i trzeba było pogrzebać, żeby do tego dojść, ale z drugiej strony, jak ktoś się interesuje trochę rynkiem energii, energetyką, no to wie, że Nowatek, no to jest tak, no to jest taki mocny, że tak powiem, mocna marka, jednoznacznie kojarzona z Rosją, więc to jest rzeczywiście dziwne, że nikomu się nie zapalało światełko alarmowe, bo się jak widać no poprzez te swoje udziały, tak, w lokalnym rynku gazu, no to Rosja jednak zyskała jakieś tam narzędzie do destabilizowania sytuacji w Polsce. Wiadomo, że jak przed majówką w Łebie nie ma gazu, no to ludzie są zdenerwowani i im się to nie podoba, tak, bo im to krzyżuje jakieś plany biznesowe. No i dziwię się, że w poprzednich latach jakby nie wyeliminowano tego zagrożenia, no szczególnie po 2014 roku, kiedy no już było widać, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Tak? No i że tutaj Rosja w sposób ewidentny używa kwestii energetycznych jako narzędzia politycznego, no w tym przypadku w mikroskali, ale jednak. No to panowie, to poskaczmy sobie tak z miasta do miasta. Weźmy Warszawę, weźmy Gdańsk. W Gdańsku usługi komunalne, czy też ta infrastruktura, powiedzmy, doprowadzająca ciepło w rękach niemieckich, w Warszawie w rękach francuskich. No i powiedzmy za miesiąc, dwa, kiedy sytuacja się stabilizuje na Ukrainie, Francuzi sprzedają tę swoją ciepłownię Rosjanom, Niemcy sprzedają też Rosjanom swoją tę infrastrukturę cieplną w Gdańsku. No i co wtedy? No i zimno. Najłatwiej odpowiedzieć na to pytanie. No to jest oczywiście sprawa krytycznej infrastruktury i jako taka powinna podlegać moim zdaniem jakimś szczególnym ograniczeniom kontraktowym. Nie powinno być to traktowane na zasadzie takiej, że nawet samorząd, to niezależnie od tego, kto jest właścicielem infrastruktury, czy ciepłowniczej, czy zasilania w energię elektryczną, czy w gaz, czy w wodę, czy nawet takiej infrastruktury jak wywożenie śmieci, bo warto też przypomnieć sobie, no to Włochy chyba są najlepszym tego typu przykładem, że strajk służb komunalnych, nie wywożenie śmieci przez dwa czy przez trzy dni, no to po prostu byłaby klęska, tak? Miasto było zasypane górą śmieci, nie wiem, czy Neapol chociażby, tak? To tam nigdy jest, nie zawsze jest, znaczy może rzadko jest super czysta, ale w przypadku strajku śmieciarzy to jeszcze dodatkowo.
Także to powinno być ujęte w jakieś ramy, moim zdaniem, prawne. To powinno być kontrolowane, jakieś raporty i tak dalej. Niezależnie od tego oczywiście, czy firma jest szwajcarska, czy jest na Malcie, czy na Cyprze, ale ważne, jakie są pieniądze te pierwotne, tak? Czy to jest być może jakiś podział stref gospodarczych, tutaj strefa pierwsza, czyli taka, która dozwolony jest, powiedzmy, handel, tak jak choćby Unia Europejska, ale strefy zakazane, takie jak chociażby Rosja, czy też ograniczenia asortymentowe do handlu, chociażby tak jak złoża, jak materiały ziem rzadkich, czy rudy żelaza, rudy metali nieżelaznych, czy w końcu węglowodory, jak to się zastępczo troszeczkę mówi. No to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że świat się zmienił i te gospodarki wszystkie muszą być w jakimś sensie przesiane przez to sito bezpieczeństwa. Redaktorze, czy dziś pieniądze mają narodowość i kapitał również, czy nie za bardzo? Jak najbardziej, panie redaktorze, mają, miały i mieć będą. Nie ma tutaj żadnej różnicy od zarania, kiedy te pieniądze zostały wymyślone. Przez Fenicjan, zdaje się, nie? Chyba tak. Ale niezależnie od tego, myślę, że one nie stały się tylko i wyłącznie, tu mówimy o pieniądzach, a myślę, że bardziej powinniśmy mówić o pewnych kapitałach, bo tak jak w przypadku Szwed, w poprzedniej rozmowie pana redaktora z politykami, Szwed jest cytowana ta rafineria w tej części DDR-owskiej, jak dobrze kojarzę, to chyba to jest Brandenburgia, została przejęta przez Rosjan, jak i część infrastruktury transportowej i dystrybucyjnej gazowej została przejęta przez Rosjan. I to jeszcze mała jedna uwaga. Ja nie chcę być tutaj naiwny. Moim zdaniem Niemcy byli absolutnie świadomi tego, że została ta infrastruktura przejęta. Nie byli tym zaskoczeni, jak i nie byli zaskoczeni. Zresztą, co jest zgodne z regulacją, z prawem energetycznym, dyrektywą energetyczną, w sytuacji, kiedy nie są zapełniane zbiorniki, magazyny gazu czy zbiorniki gazu, nie można tego gazu transportować, bo jedno z drugim jest zależne. No właśnie materiały takie strategiczne mają ten współczynnik dostarczania versus magazynowania. Nie można dostarczać, jeżeli się nie ma magazynu, więc tutaj była absolutnie informacja już chyba z zimy, czy jesieni nawet poprzedniego roku, czyli 2020, że już coś się dzieje, już jest coś na rzeczy. Komisja Europejska mało tego typu informacji otrzymywała, więc był czas na reakcję, zbagatelizowano, ale wydaje mi się, że Niemcy, jeżeli już tutaj mogę nawiązać troszeczkę do tego, też pan chyba poseł Gramatyka powiedział, pytany przez pana redaktora, że nikt nie był świadom tego, że Rosja tak się zachowa. No to jest taka trochę naiwność, że jak głaszczemy małego niedźwiadka, to nie będziemy świadomi, że on będzie kiedyś groźną bestią, która nam może zagrozić. No albo, że w międzyczasie nie podejdzie mamusia albo tatuś, prawda? Bogumił Łoziński. No rzeczywiście to jest sytuacja obecnie, to co wyszło, no niepokojąca. Przy czym no to leżało w kompetencji gminy. Gminy zdecydowały, na rynku jest firma, dała pewnie dobre ceny, czy jakoś tam się dogadała i zdecydowali, nie przewidując problemów. Natomiast tak, no. My mamy wolny rynek i to, wydaje mi się, jest takie myślenie od lat 90., prawda, po transformacji i później przez lata 90., że pieniądz nie ma, prawda, narodowości i że możemy wszystko i każdemu sprzedać. No tak, takie były początki transformacji, co skończyło się upadkiem większości polskich firm i okazało się, że były takie zjawiska, że inwestorzy zagraniczni kupowali polską firmę nie po to, żeby ją ratować, tylko żeby ją zamknąć, bo była konkurencyjna. Więc to widać, że tutaj należy, no, to myślenie należy jednak generalnie odrzucić. To jest tak, że są pewne sfery, gdzie ten wolny rynek jak najbardziej, ale są właśnie, no, sfery strategiczne, są spółki strategiczne Skarbu Państwa, tutaj wspomniał pan na przykład o metalach rzadkich, to w Polsce są te spółki takie i te część tych jakby takich właśnie strategicznych rzeczy jest wyłączona tutaj spod takiego normalnego rynkowego obiegu. No i nauczeni tym doświadczeniem, no powinniśmy być może przygotować jakąś specjalną ustawę, zrobić przegląd i jasno określić, co powinno być w rękach państwa, no bo tak naprawdę tu chodzi o państwo, a co może być w rękach prywatnych, no bo
idąc tym tropem, no to można też uznać na przykład, że media są kwestią strategiczną i na przykład, prawda, pójść w kierunku, że tylko polskie media mogą być, a to już, prawda, no jest pewna, to są rzeczy jakby delikatne, ale myślę, że w obecnej sytuacji kwestie energetyczne są kwestiami strategicznymi i tutaj byłaby zgoda na to, żeby jednak wprowadzić regulacje w kontekście tego, co naszego sąsiada wschodniego, no żeby wskazać te sfery, te obszary, w których jednak państwo powinno tutaj decydować i mieć bezpośredni wpływ, być właścicielem. Doktor Machalica. Jak najbardziej zgadzam się z kierunkiem, który pan redaktor nakreślił. To jest rzeczywiście dziedzictwo lat 90., szczególnie na poziomie tym samorządowym, kiedy prywatyzowano spółki komunalne, zarówno te zajmujące się dostarczaniem ciepła, jak i wody, energii elektrycznej. No w Warszawie no to jest prywatyzacja Stoenu, potem prywatyzacja Specu. No i to był bardzo niebezpieczny kierunek i wydaje się, że należy jednak rozważyć ponowną komunalizację tych spółek świadczących usługi publiczne, tak, komunalizacji tak zwanych naturalnych monopoli. To jest kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa. No i rzeczywiście widać tutaj taką zmianę w myśleniu. O ile w latach 90. właśnie prywatyzację usług publicznych powszechnie uważano za właściwy kierunek i za coś, co podniesie efektywność, no to teraz widzimy, że no te obietnice nie do końca się spełniły, może częściowo tak, częściowo nie. Natomiast jest to jednak infrastruktura krytyczna i ten czynnik bezpieczeństwa musi być uwzględniany. No i to jest wyzwanie na najbliższe lata, żeby zrobić przegląd tej infrastruktury również komunalnej i zastanowić się nad ich ponownym przejęciem przez samorządy. Panowie, czego nas ta wojna na Ukrainie nauczy? Po minucie macie. Bogumił Łoziński. Trzeba być silnym państwem we współczesnym świecie. Nie zamykać się, ale jednak dysponować ostateczną siłą na tego rodzaju różne sytuacje właśnie jak wojna. Doktor Machalica? Tak, znaczy ta wojna pokazuje, że ważne dla Polski jest to, że jesteśmy osadzeni w sojuszach. Ważny jest sojusz euroatlantycki ze Stanami Zjednoczonymi, członkostwo w NATO, ale również w Unii Europejskiej. No to zapewnia jednak Polsce bezpieczeństwo, więc musimy te sojusze pielęgnować, a to jest nasza polisa ubezpieczeniowa. I Piotr Grzybowski. Dżuma nie umiera nigdy, Rosja nigdy się nie zmieni, będzie taka sama, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, wzmocnić polskie państwo w infrastrukturze tej krytycznej, wzmocnić wojsko, wzmocnić także polskie państwo od strony ustrojowej, od takiej odporności na społeczeństwa, na wojnę. No i myślę, że szukać, wykorzystać może nawet ten moment, który nam się zdarza, piszę o tym od lat, od 300 lat chyba się zdarza taka sytuacja, kiedy mamy nie tylko, nie przekleństwem jest nasze miejsce w Europie, ale myślę, że jakimś darem Bożym i wykorzystać to i tą szansę dla Polski. Oby wreszcie skutecznie. Dziękuję panom, dziękuję państwu, dobrego dnia życzę. Do usłyszenia i zobaczenia.